Cześć! Witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Tak, kochani, wiecie, że u nas... O, może wyobrażenie. Wiecie, że u nas remont trwa pełnym parom, no ale... Przy tych obowiązkach codziennych wykańczania naszego domu nie możemy zapomnieć o tej małej damie z tyłu. No właśnie. I małym Księciu też, który jest w wózku, dlatego dzisiaj wybraliśmy się na początku nowego roku do takiego muzeum dla dzieci, żeby Hania miała też troszeczkę rozrywki, już troszeczkę lepiej się czuje, więc taki wypad jest jak najbardziej wskazany. Tak. Po ostatnich kilku dniach gorszego samopoczucia. No, bo wiecie, siedziała ciągle w domu i trzeba jakąś rozrywkę jej zapewnić. No, jak widać, wszystko z tym okej. Dlatego wybieramy się, później znowu pogadamy o naszym domu, a zresztą oglądajcie, bo będziecie, sami zobaczycie, co będzie potem. To już jest chyba nasza rodzinna tradycja, jak my gdzieś jedziemy, czy jadę sama, czy jadę z nimi, że jedziemy wszyscy razem, to Miłosz zasypia w foteliku. No i teraz znowu jest problem, bo trzeba go przełożyć do wózka, ale czy się obudzi? Loteria, co kochanie? Będzie ciepło w muzeum, ale ostatnio nie lubi chodzić po dworze, ciągle jej jest zimno. Zresztą na którymś vlogu słyszeliście, no, że ona już nie chce zimy, już nie chce zimy, nie? Już chce ciepło. Nie. Słońce. Palmy, żyć nie umierać, nie Hanela? Dobra, idziemy. Ja chcę... Co chcesz? Ja chcę iść na plażę. Na plażę chcesz iść? Tak, i nie wytrzymam iść na plażę. Ale to do plaży jeszcze trzeba trochę poczekać, wiesz? Nie. Aż będzie cieplej. I to dość, jeśli dość chodzi długo. O nasze warunki klimatyczne, Tasza, no. Nie? Jesteśmy w pierwszej sali, gdzie zaraz będzie puszczona jakaś prezentacja rozpoczynająca przygodę. Jest to tak jasno, biało, zobaczcie. Zobaczymy. To jest fajne miejsce, z tego co słyszeliśmy w opinii kilku naszych znajomych, takie bardzo interaktywne dla dziecka. Dla dorosłych też, no generalnie takie interaktywne miejsce. Takie miejsca interaktywne, jakieś takie właśnie sale zabaw, jakby to nazwać parki nauki, są bardzo popularne. To dobrze, warto rozwijać. Warto rozwijać jakieś kwestie poznawcze u dziecka, a u Miłosza kwestie senne. No właśnie, bo się jednak się obudził, widzicie, i nie jest z tego faktu zadowolony, nie? Ale co, możesz spać w wózku, Kicia? Na Kicie? Później przejdziemy tamtymi drzwiami i zacznie się niesamowita przygoda. Będzie dzisiaj przygoda? Najważniejsze, że Hania się cieszy, nie? Mega! A patrzcie, ile misiów! No, jakby on już potrafił chodzić, to by z tobą biegał, wiesz? A ona się cieszy, to jest najlepsze. Cześć, wiecie co, mieliśmy wam powiedzieć, jak nam się... Nam się podobało. No właśnie, mieliśmy my powiedzieć, jak nam się podobało wczoraj w tym muzeum dla dzieci, tak zwanym, ale stwierdziliśmy, że to najlepiej będzie, jak Hanusia powie. Pucuje obiadek. To co, podobało ci się wczoraj? Bardzo fajnie było. A co ci się najbardziej podobało? Ta spina.
Śniadaczkowa to trawienie sale zabaw. Aha, a z kolorków ci się coś podobało? Jeszcze takie kropki i takie coś do układania klocki. Ja wam później pokażę, bo zrobiliśmy sobie fajne zdjęcia, no a tak to co słychać, Paulinka? No co, to od rana jest na pełnym gazie, moi drodzy. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Mam makijaż, więc nie jest to już jakieś takie... nie wiem, czy to dobrze widać w aparacie, Mateusz może no to myślę, ocenić. W aparacie troszkę lżej. Lżej. Moja mama, jak zdjęcie wysłałam, to też powiedziała, no, że myślała, że to opaszczka. No dobra, no ale teraz trzeba powiedzieć, co się i stało, tutaj... bo wszyscy pomyślą, że Mati mi przypandzolił. Chociaż przydałoby się. No ja, ostatnio mama, ja. Mama, co ty masz? No ała, no przecież spadłam ze schodów, moi drodzy, tak. Wiecie, Miłoszek gdzieś tak około 6 to chyba było, nie? Pierwszy wypadek w naszym domu. Tak, pierwszy wypadek w naszym domu. O 6 Miłoszek płacze i wiecie, ja już takim pędem na dół zrobić mu jedzonko, mleczko. Chodź to pokaż. Dobra. Wybaczcie trochę bajznu. Jeszcze klimat sylwestrowy, ale my lubimy sobie takie balony trochę dłużej zostawić. Czekajcie, tu posunę, bo to jest ważne, żeby tu było to, bez zmian. Tam moje spodnie jako siara. Moje spodnie. A to twoje są, no. Moich rzeczy tu nie ma. Dobra. Dobra, no i wiecie, i lecę z tej góry o tej 6, bo słyszę, że ten Miłoszek płacze po to mleko. No bo mówię, kurczę, żeby Haneczki nam nie obudził, no bo ciągle jeszcze czekamy na te drzwi do Haneczki pokoju. No i lecę zaspana, bez światła, no bo wiadomo, Paulina przecież całe życie mieszka w domu. Tysiące razy pokonywała takie dystanse. No i pokaż. No i lecę. I ja już wiecie, sobie skracam. I to jest mój błąd. Zjadłaś, super, teraz będę po prostu ostrożna na przyszłość, bo wiecie, i już w tą stronę, no bo my tu nie mamy barierki, no to już se chciałam skrócić. No i w tej nocy, bez tego światła, zrobiłam, tak myślę, bo już potem nie wiedziałam, gdzie jestem, zrobiłam tak, bo czasem tak robię, wiecie, jakby nie następuje na ten pierwszy schód, ale tym razem zahaczyłam o niego, noga mi się tak po naszemu, powiem, zękła i tak poleciałam tu. No i wiecie, poleciałam i nie wiem, jak to się w ogóle stało, że nie wyciągnęłam tych rąk, to było chyba za krótki czas reakcji, jeszcze byłam taka zaspana, wiecie, tu ciemno, poleciałam prosto na ten blat, przejechałam tak nosem, bo nos też mam tu obdarty, tylko tego nie widać, bo teraz mam makijaż, rozwaliłam wargę, to wszystko mi spuchło, krew mi leciała i jeszcze tak się jakoś przetoczyłam, że uderzyłam się ręką o szafkę, ale to już taki, wiecie, prawie nic nieznaczący w porównaniu do tych ust defekt, no i zostałam leżeć i wołam, Mati! A ja schodzę i widzę, że tu leżą zwłoki mojej żony, tu zwinięte. No. Ale wiecie, to jest teraz masakra, bo nie mogę za bardzo gadać, nie mogę jeść. Pokaż to jeszcze. No, tak na przykład. No, dobrze, że masz zęby całe. No, no właśnie. Trochę widać. Pierwsze, co zrobiłam, to wiecie... Mimo make-upu, czy, no, a tu to jest tak przejechane, wiecie, a jak jest teraz make-up, to tak nie widać. Ale pierwsze, co zrobiłam, to zęby. Czy są zęby? Ale czują się, nie czuję, żeby coś mnie tam bolało. Co mówisz? Możesz, moje ząbki to są, a tam są twoje, widzisz, są w całości i mama się bardzo z tego cieszy. Dzisiaj doceniłam to, jak fajnie mieć swoje zęby. Czyli co, pierwszy wypadek w domu zaliczony. No, pierwszy wypadek zaliczony, tak się śmiałam z Mateusza, bo mu mówiłam, nie, że się śmiałam, że może źle to teraz ujęłam, ale mówiłam, Mati, uważaj, powoli chodź, bo jak wtedy już tu zjechał z tych schodów, a ja zrobiłam tak, on tylko zjechał i plecy sobie obił, a ja... No. Przecież ja bym się tu mogła zabić. U mnie to, wiecie, u mnie powodem jest to... już był, Mati. U mnie powodem spadku było to, że ja mam po prostu dużą stopę i jak tu mam winkiel, jak się człowiek śpieszy, no to widzicie, tu na przykład mam na tyle dużą stopę, że o... No i wiedziesz. Że mi się nie mieści na stopniu, ale ja już się nauczyłem, że po prostu muszę szerzej brać winkiel, nie? Mm. Żeby ta stopa była na stopniu. No. A nie iść tędy. No i tu widzicie, ja mam pół stopy, no to wiadomo, że zjada, nie? A ja już się nauczyłam, że nie mogę sobie skracać dystansu. Zawsze musi być jakiś po prostu... Nie, no masakra. Z polewą czy zwykły? Sama śmietanka. Dobra, no to sobie wyciągnę. No to wsadź. No, ja chcę samą śmietankę do tu. Cały taki zjesz? Tak. Proszę.
waszego? Wybraliśmy się do Ikei dzisiaj, a tak wiem, wiecie co, ja wam powiem, że ja tak byłem trochę zestresowany, bo jak widziałem rano Paulinę, to mówię, jakie to będą spojrzenia ludzi, no bo będzie, że to wiecie, że jakaś przemoc domowa. Ale powiem wam, że z biegiem dzisiejszego dnia, ja wam pokażę, jest no? Okej, z make-upem. Mm? Wygląda to jak taka opryka. Jeszcze dałam, wiesz co, błyszczyk taki matowy, więc nie jest tak źle, bo ja tu mam sinę, ale jest to zamalowane teraz. Ale tu teraz. Widać tą kreseczkę no, teraz. Co? No ja się śmiałem, że jeszcze mogłaś sobie ubrać okulary, to już w ogóle by było. Ale powiem wam szczerze, że nikt totalnie nie zwrócił uwagi na to, no. Na to jak Paulinka wygląda. Także, a teraz też się chyba skuszę na loda, tak jak Hania. On mega smaka. Hej, gdzie ty jesteś? W takim dużym basenie z kulkami. Tak, jestem dorosły. Sorry. Wiecie co, dzieci nam się totalnie przestawiły. Haneczka w ogóle nie chodzi do... Co, z czego lejesz? Z siebie, bo mi się tak... Ziemło i warga mi się tak zaczpija tu. Aha. No, dzieci nam się przestawiły i Haneczka... Nie dzisiaj, przed kilku dni. No dzieci jak... nam się Aha, przestawiły. Dzieci, no. No. Bo jak wiecie, teraz była z nami w domu, no bo Mateusz miał urlop, no nie chodziła w tej przerwie świątecznej do przedszkola. Teraz też już żeśmy ją nie wysłali, no bo tam jednak jakaś tam infekcja była, no i już z nami siedziała. I dopiero teraz od poniedziałku pójdzie, no ale to nie będzie takie proste, bo tak nam się przestawiła, że chodzi spać o 22.30, nie? 22. No także w poniedziałek to będzie tak chyba szła do tego przedszkola właśnie, z jednym okiem otwartym. Właśnie, bo ona teraz śpi na przykład, wiecie, tak do 8.30, to jest dla niej długo. No i właśnie może być problem, ale zobaczymy. Poniedziałek jak będzie ciężki. Ale poniedziałki zawsze są ciężkie. I dla mnie będzie po takim dłuższym urlopie do pracy i dla Hani będzie na pewno też ciężki, bo po takim przestawieniu się do przedszkola. No, chociaż ty w ogóle nie odpocząłeś raczej. No nie, ciężko było to odpocząć, jak tutaj codziennie coś się działo. No i mimo, że jest 23.30, no to jeszcze jedną rzecz będziemy chcieli zrobić, bo poza tym, że pojawiają się powoli LEDy, nie wiem czy widać. Jaki sukcesywnie powoli sukcesywnie montuje, coś się dzieje, to pojawił się jeden LED tutaj. I pojawił się jeden LED tutaj nad telewizorem, ale to nie wszystko co się pojawi, pojawią się jeszcze pod telewizorem dwie lampy, ale to za momencik. Tak, to za moment. W ogóle wam, zanim powiem o tych lampach, o tym Ambilightie, bo to Ambilight chodzi, to przypomniało mi się, że miałem wam powiedzieć o tym, że tutaj, w tym domu, i Paulina też pierwszy raz to usłyszy, każdy ma swoją fazę na coś. Tak. Ale... Są fazy pozytywne, no bo możesz sobie dać tu oświetlenie wokół telewizora i to jest pozytywne, ale są fazy negatywne i my też mamy z Pauliną takie fazy negatywne, pozytywne jak ma każdy, wiecie Paulina, na przykład by chciała mieć coś, nie powiem co, bo w sumie chciałem powiedzieć pewne słowo, ale to może na przyszłość zostawię, bo się pojawi pewnie na tej ścianie coś. Ja mam pozytywne fazy na przykład na to, żeby sobie zrobić oświetlenie, ale są też negatywne i na przykład moją negatywną fazą było do jakiegoś czasu i to może nawet nie do jakiegoś czasu, tylko stale ściany i sufity, nie? No, tak ja wszędzie widziałem, gdzie nie przeszedłem, wiecie, tu zaświeciło światło, tu jest źle pomalowane, a wiecie, ja to wszystko sam ale malowałem. Ale właśnie, bo ty to sam malowałeś i ty chyba jakiś taki psychozy ja to dostałeś. Sam malowałem, chyba dostałem taki psychozy, że tu trzeba poprawić i gdzieś poprawiłem, nie? Ten sufit tutaj po prostu w salonie to mi spędzał sens powiek, ja go poprawiałem 68 razy, ale w końcu jest okej. Okay. No i to jest wiecie, ale taka... mogę coś dodać no tylko możesz. Jeszcze z aparatu, że Mateusz go jeszcze wczoraj poprawił. Jeszcze wczoraj go tak, poprawiłem. Tak, tu z tymi kanapami, wiecie, to zakrył. Aha, jeszcze go poprawiłem i dzisiaj wstałem i powiedziałem okej. Okay, no, ale widać. No i to jest moja negatywna faza, czyli sufit już mi przeszła, bo już ten etap jest zakończony. U Pauliny z kolei negatywna faza też się trochę wiąże z tym malowaniem. No bo wiecie, jak człowiek malował, to wszystko sam malowałem. Praktycznie sam. Cały dom właśnie. Nie, no, pomalowałeś sam. Sam pomalowałem cały dom. To mogę powiedzieć wprost. Wszystko. No i wiadomo jak się maluje, no gdzieś tu kapnie ta farba, tu kapnie, tam kapnie, no i Pauliny faza negatywna to są właśnie te panele, ona wszędzie widziała farbę. Wszędzie. No bo są jeszcze. Ona je pucowała, widzicie, ona je pucowała, patrzcie w argule, to z tyłu drabina zaraz będzie chowana, bo właśnie ten LED wierzę. Ona wszędzie tu widziała, wiecie, gdzieś kropkę tu na kolanach, no tam jeszcze. Na kolanach i dalej je widzi. I dalej jeszcze na kolanach i drę to, tą podłogę, bo wiecie, bo już mi potem paznokcie, aż normalnie zdarłam paznokcie.
Ja byłam w szoku, że z tego darcia normalnie naturalny pilnik, zdarłam to. No ale i tak jeszcze widzę, Maty już jest zadowolony ze swojej pracy. Zaakceptował, a ja jeszcze nie zaakceptowałam, bo rzeczywiście na dole już jest całkiem dobrze, bo wczoraj jeszcze darłam i później wycierałam po kolanach, wiecie, takim specjalnym płynem do paneli winylowych, ale u góry, tam jeszcze Miłoszek. Haneczka już okej, okay, ale Miłoszek i nasza sypialnia z garderobą to do poprawy. No czyli widzicie, każdy ma no, jakieś fazy. No i wracając już do tego kluczy i do tych LEDów, no to wiecie, telewizor jest ambilightem, on ma tu podświetlenie trzystronne. Mm-hmm. I ja miałem fazę, żeby jeszcze było podświetlenie na suficie i dzisiaj się właśnie pojawiło, tam są LEDy schowane, tak, gradientowe. Ale mam jeszcze tu dwie lampy, w sumie mam trzy, ale dwie tu tylko będą i w sumie jest jeszcze czwarta, ale czwarta jest złota i jak kiedyś wam pokażę, to wam no nie, ta jest bomba, bo te są takie zwykłe, no ale zresztą one nie będą jakby na widoku, nie? Bo to jest po to, żeby dawało nie, efekt. Nie, będą na widoku. Ale to one, powiedziałeś mi, że za będą. Za nie słuchasz mnie. Aha. Wiedziałem, że te będą stałe, ale jest jeszcze trzecia, którą możesz sobie dać za szafę i będzie ci świeciła na ścianę, tak mówię? Dobra, dobra, sorry. No to te jakby szału nie robią, tak wyglądowo jak dla mnie. No ale zamontuję to wam pokażę efekt końcowy, nie? Bo wiecie, no tu nie chodzi o to, żeby wam pokazywać jak się montuje lampy, no ale po prostu to jest taka moja faza, którą miałem, żeby sobie zrobić takie oświetlenie wokół tego telewizora. No bo jak już sobie zagram, na przykład to głównie o te gry mi chodziło, nie? Bo jak już sobie zagram, to żeby jednak był taki efekt wow, jak sobie już wiecie, odpalę jakiś mecz FIFA czy jakąś inną grę, to żeby po prostu mi ten obraz po prostu zrobił robotę, ale jak będziecie ciekawi tego, albo jak jesteście ciekawi tego, jaki to będzie efekt, jaki efekt chciałem osiągnąć, no to za moment wam pokażę. Tylko tu wszystko poskręcam, także widzimy się chyba za chwilę, co? Tak. Teraz światło już są ustawione. To jest w sumie spoko moment, żeby opowiedzieć mam o małym rozrabiacie też trochę. Bo Miłoszek to, wiecie, my jesteśmy na dole, no to my tu spędzamy na razie czas, bo nie mamy gdzie spędzać gwindzi, bo nie ma stołu, bo nie ma jeszcze kuchni, więc wiecie, spędzamy go tu. I Miłoszek, no jak już wiecie, jak jest z tej strony, bo zabawki go nie interesują, broń Boże. Absolutnie. A Miłoszek jest z tej strony, to tutaj, oczywiście zamiast bawić się, no to jest psucie dywanu. Już jest cały? Już ani jeden dla porównania, zerknijcie sobie tutaj. Tutaj dywan jest nienaruszony. Jak myślicie dlaczego? Tutaj Miłoszka dywan nie interesuje, bo tutaj jest atrakcje na szafce, dekodery na RTV, więc tutaj wiecie, tu z nudów se szarpie dywan, mamie robię na złość, a tutaj są po prostu tutaj inne skarby. Pad ciągle tak, ciągle mojego pada chce brać i mi nim rzuca i muszę go upominać, ale wiecie, i zastanawiam się nad tymi lampami, czy nie dać ich po prostu za szafkę? Za, no. I dałem je tam, no z uwagi na słusznie zauważyła, że z uwagi na to, że Miłoszek jest szaleńcem i od razu jak je jutro zobaczy, to odwróci w pizzę. O, będzie szarpanie. Będzie do nich się próbował dostać, więc położyłem je tam, ale efekt był gorszy. Więc dałem je tutaj. I w sumie już mam to, co chciałem osiągnąć, czyli oświetlenie na suficie. Dwie lampy tutaj, mam jeszcze trzecią na środek, ale na razie ją zostawiam. Dwie lampy tutaj, no i ambilight w telewizorze. I teraz wam może pokażę. A teraz to ty, Mateusz, sobie nagraj to. Bo... pokażę wam, jaki efekt mi się udało osiągnąć, tylko... my gdzie jesteśmy? W salonie. Tylko włączę światła w salonie. I przejmę odpowiedzi. No, z aplikacji, tak? Patrzcie. Tak to się robi. Patrzcie. Czekajcie. Dobra, Paulinka ogląda. O, właśnie. To jest taki testowy tryb, żeby pokazać po prostu możliwości tego oświetlenia. No, powiem wam, że na żywo się to bardzo fajnie ogląda. Super. Naprawdę dobrze zrobiłeś, Mati, że tak mnie na to naciągałeś. Robi robotę. Super. Jeszcze jakiś fajny głośnik, jak się dorobię. No. Wiadomo, kamera tego nie odda, nie?